Dzień dobry. Nasze przygotowania zaczęliśmy już po meczu z Sopotem, niestety po przegranym ostatnim meczu sezonu zasadniczego. Zaczęliśmy je od przygotowań już na sali, trenowaliśmy tam blisko 3-4 miesiące, czyli cały okres zimowy. W międzyczasie nasi zawodnicy jeździli na training campy przygotowawcze. Jednym z nich był wyjazd mój oraz młodszego kolegi Cornela. To był camp dla rozgrywających, prowadzony przez trenera Filipa Hickiego, trenera Stanów Zjednoczonych, prowadzącego obecnie kadrę reprezentacyjną Niemiec. Natomiast inni zawodnicy, jak gracze obrony oraz inni ataku, wybrali się na duży training camp do Leszna, prowadzony przez zawodników z reprezentacji Niemiec. Przed sezonem zaczęliśmy od dwóch ciężkich meczów przygotowawczych. Pierwszym z przeciwników była drużyna ze Szczecina, Husaria. Był to zeszłoroczny zwycięzca pierwszej ligi futbolu amerykańskiego w Polsce. Nastawiliśmy się bardzo poważnie do tego przeciwnika, pomimo że to był mecz sparingowy. Mimo wszystko uważam, że dobrze zagraliśmy. Trener był z nas bardzo zadowolony. Pomimo paru błędów wynikających z braku naszego doświadczenia, pokazaliśmy się z dobrej strony, co myślę, że również potwierdziła drużyna ze Szczecina. Natomiast drugim przeciwnikiem byli Lowlanders Białystok, finalista zeszłorocznych rozgrywek, który właśnie przegramy ze Szczecinem. Do tego meczu również podeszliśmy bardzo poważnie, jednak tydzień po tygodniu mecz był dla nas bardzo ciężki. Niestety go przegraliśmy dosyć sporym wynikiem. Zaprezentowaliśmy parę ciekawych akcji. Nadal jednak nasze doświadczenie jest małe w porównaniu do tych drużyn z pierwszej ligi. Nadal się uczymy, jednak trener nas wierzy i wie, że to były bardzo dobre przygotowania do sezonu. Niestety nie zagrałem w ostatnim meczu z Warsaw Eagles B w Brwinowie pod Warszawą. Doznałem niestety drobnego urazu, który właśnie uniemożliwił mi grę. Jednak godnie mnie zastąpił nasz drugi rozgrywający, 16-latek z Torunia, Cornel. Świetnie się spisał, miał bardzo dobrą pierwszą połowę, za co trener go bardzo pochwalił. Później drużyna już gra swoją grę i dograliśmy ten mecz bez kontuzji do końca. Jestem już w pełni zdrowia, od kilku tygodni wykonywałem solidną pracę, także uważam, że jestem w pełni przygotowany do sezonu. Swoją formę oceniam na bardzo dobrą, o wiele lepszą niż na początku zeszłego sezonu, także jesteśmy coraz bardziej zmotywowani z dnia na dzień, który zbliża się do meczu, z którym właśnie jest już 3 maja. W najbliższym meczu 3 maja zaczniemy naprawdę mocnym składem, wszyscy zawodnicy są zdrowi, także myślę, że naprawdę zaskoczymy zespół ze Słupska. Będziemy starać się zacząć jak najszybciej pokazywać, kto dyktuje warunki na tym meczu i mam nadzieję, że wygramy jak największym wynikiem. Serdecznie zapraszam wszystkich na nasz mecz 3 maja w Słupsku, gdzie zmierzymy się z miejscową drużyną Griffons. Dziękuję.